tak się przedstawia, to tak się przedstawia, to tak się przedstawia, to tak się przedstawia. A co to za klub, co to za miejsce, ja dobrze nie pamiętam. Aha. A wiem tylko jedno, nic nie działa jak czerwona sukienka. Siedzę sobie gdzieś z boku, nikt mnie nie widzi, palę skręta. Atmosfera wokół jakaś nieprzyjemna, coraz bardziej napięta. Przyszli chłopaki odpicowani podrywać dziewczęta. W kącie sali grała wtedy orkiestra Dęta. Jeden miał twarz mordercy, drugi elegancik i masz naszego prezydenta. Jeszcze trzeci był taki Al Capone w dresach, twarz trochę nadęta. Lecz eleganckie mokasynki miał, więc nie wyglądał już na menta. Jakiś diabeł chciał, że wpadła im w oko ta sama czerwona sukienka. Gorąco, gorąco się robi. Elegancik z brylantyną we włosach wkroczył do akcji i mówi: co taka piękna niebiesko oka dama robi tutaj sama w czasie wakacji? Chyba potrzebuje męskiego towarzystwa, czy nie mam racji? A dama na to nie dziękuje panu. Lecz w oczach strach i przerażenie. Orkiestra przestaje grać, z głośników leci jakieś mocne uderzenie. On nie przystaje, odwraca się do chłopaków swoich i mówi: patrzcie na ten tyłeczek, patrzcie na te balony. Ona będzie moja, zakochałem się, ale nie mam przecież jeszcze żony. Ja spokojnie siedzę, męczę skręta, choć coraz bardziej przerażony. Chcę płacić rachunek i wyjść cichutko przez nikogo niezauważony. A on wtedy do niej: zabawimy się królewną, ty i ja. I twarz pobladła, miała już kolor ściany i mówi przerażona, wskazując na mnie: nie jestem tu sama, to mój mężczyzna, więc lepiej uważajcie, bo to chłop ze stali i ode mnie szybko lepiej się odwalcie. Lepiej w tej właśnie chwili. Efi jest w tej właśnie chwili. A gdzie ja jestem? W jakim miejscu? Co to za klub, co to za miejsce, ja dobrze nie pamiętam. Tak się przedstawia. Wiem tylko jedno, nic nie działa jak czerwona sukienka. Tak się przedstawia. Co to za klub, co to za miejsce, ja dobrze nie pamiętam. Tak się przedstawia. Wiem tylko jedno, nic nie działa jak czerwona sukienka. Tak się przedstawia. Ja staję jak wryty w jakieś nieporozumienie. Czuję jak leci mi pod czoła i cały się czerwienie. Elegancik patrzy na mnie spod łba, a ja dobrze wiem co znaczy takie spojrzenie. Takie spojrzenie testamentem zalatuje, a ja zapach ten już od kilku minut czuję. Chłopaki wybuchają śmiechem, ten frajer z panią, ta ciotunia kurwa mać, pani chyba żartuje. Nim się obejrzałem już jeden pięścią wymachuje. Nie ma jak wakacyjna przygoda, z rana dobry humor miałem i taka słoneczna była pogoda. Mama powie dobry chłopak był, jaka szkoda. Czerwona sukienka rzuca mi się w ramiona. Godzinę temu tylko tego chciałem, o tym marzyłem, o tym myślałem. A teraz co właściwie się stało? Było mi źle, było mi słabo. No co jest frajerek, wystaw swe pięści. Ja na to panowie dziękuję. Boli mnie głowa, skręta paliłem, źle się czuję. I nagle pęd, i nagle pum. I nic nie widzę, czarno, czarno i gwiazdy. Od lat nie było takiej jazdy, bo tu są same gwiazdy. I nagle widzę czerwoną sukienkę i piękną, długą, zgrabną rękę. Uśmiecha się i mówi dziękuję. Tak głupio się teraz czuję, lecz mam sposób, by odwdzięczyć się przystojniakowi. Jeśli słuchają mnie dzieci, zatkajcie uszy swoje, bo to co się stanie, drodzy panowie i panie, na to trzeba mieć lat ponad 18. Jeśli nie macie tyle, magnetofon wyłączcie, światła zgaście. Czerwona sukienka odpada, zgadnie od całości. Ona mówi: ja pragnę twojej miłości. Bierz mnie w całości jestem twoja. I zbliża się do mnie z namiętnymi ustami i mruczy, mógłbym tak słuchać jej godzinami. I jest bliżej, i bliżej, i bliżej, i bliżej, i bliżej, i bliżej, i bliżej. Co to za klub, co to za miejsce, ja dobrze nie pamiętam. Tak się przedstawia. Tylko jedno, nic nie działa jak czerwona sukienka. Tak się przedstawia. Co to za klub, co to za miejsce, ja dobrze nie pamiętam. Tak się przedstawia. Wiem tylko jedno, nic nie działa jak czerwona sukienka. Tak się przedstawia. Jest bliżej, bliżej, bliżej. Całuję jej w tym momencie, się budzę cały zakrwawiony i nie ma czerwonej sukienki, namiętnych ust. Lecz nie ma też elegancików, ich pięknych z frędzlami bucików. Nie ma nic. Więc gdzie ja jestem, gdzie jestem? Patrzę wszędzie biało i kobieta w białej masce mówi: podstrzyjemy, nos nastawimy, a zębami to my nic już nie poradzimy. Na stół proszę. Więc nie ma jak zabawa w nieznanych klubach nocami, gdzie przemieszczają się panowie w bucikach z frędzlami.